Polacy w Libanie. Program przedstawiający obecność Polaków na ziemi libańskiej i ich czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym Libanu. W wyniku II wojny światowej i działań na froncie wschodnim dotarło do Libanu w latach 1943-1950 ponad 5 tysięcy uchodźców polskich. Liban stał się dla nich bezpiecznym azylem chroniącym przed strachem, głodem i wojną. Wygnańcy polscy, pomimo tragicznych doświadczeń wojennych i długoletniej tułaczki, w Libanie mogli spokojnie żyć oraz rozwijać głębokie i owocne relacje z mieszkańcami tego kraju na wszystkich płaszczyznach życia. Było to możliwe dzięki temu, że wśród uchodźców znaleźli się ludzie wykształceni, polska inteligencja, która uczestniczyła w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym Polski. Swoje doświadczenia z kraju ojczystego przynieśli na grunt libański i tutaj stworzyli organizacje oraz stowarzyszenia. Kultywowali polską tradycję oraz święta narodowe, w których uczestniczyła libańska klasa polityczna. Wielu z Polaków po długiej tułaczce, nękanych ciężkimi chorobami, umierało w Libanie. Dlatego pojawiła się potrzeba otwarcia polskiego cmentarza. Powstał on w sąsiedztwie cmentarza francuskiego w Bejrucie, na terenie ofiarowanym przez Urząd Miasta Bejrut w dzielnicy Mazraa. Cmentarz znajduje się w tym miejscu po dzień dzisiejszy. Dar Libanu dla uchodźców polskich stał się historycznym symbolem obecności Polaków na ziemi libańskiej. Uchodźcy polscy pamiętali szczególnie o wyjątkowej postaci swojego rodaka silnie związanego z Libanem. Był nim polski misjonarz ojciec Maksymilian Rybło, który jako wysłannik Zgromadzenia Jezuitów na Bliski Wschód prowadził w Libanie szeroką działalność edukacyjną, która zaowocowała w 1875 roku powstaniem Uniwersytetu Świętego Józefa w Bejrucie. Akademicy, artyści, poeci i malarze. Wszyscy oni, pomimo ciężkich doświadczeń, pozostawili w Libanie swoje cenne ślady. Po mroźnej Syberii, w cieple śródziemnomorskiego wybrzeża, Polacy odzyskali wolność, mieli szansę kształcenia i rozwoju swoich umiejętności w Libanie, kraju tolerancyjnym, wielokulturowym i gościnnym, w którym panował dobrobyt stwarzający godne warunki życia, rozwoju i pracy. Witamy szanownych widzów telewizji Charity i wszystkich mediów społecznościowych w ostatnim, piątym odcinku specjalnego programu o Polakach, którzy żyli w Libanie. My dzisiaj czerpiemy z ich bogatego doświadczenia. Wspólnie dzieliliśmy zwyczaje i tradycje tego okresu w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym, intelektualnym. Dzisiaj w ostatnim odcinku doszliśmy do strony artystycznej. Będziemy mówić o śpiewie, tańcu, nowelach i pisaniu. Wszystkie te tematy wiążą się z jedną wszechstronnie utalentowaną artystką, Hanką Ordonówną. Jej historię przedstawimy wspólnie z Kazimierzem i Mają, którzy opowiedzą więcej o życiu tej niezwykłej artystki. Ona również opuściła swój kraj i mieszkała w Libanie. Jej piękny głos pomógł jej osiągnąć szczyty popularności. Nie wiem, czy była gwiazdą rangi międzynarodowej, czy tylko w swoim kraju i bliskim otoczeniu. Więcej o niej dowiemy się w tym ostatnim odcinku. Według mnie będzie to najładniejszy odcinek programu. Najładniejszy odcinek. Uwielbiasz Hankę? Tak, uwielbiam Hankę, głównie dzięki historii jej życia, która jest wielkim przesłaniem dla każdego z nas. Po kolejnych odcinkach programu związanych z poważnymi tematami jak dyplomacja, architektura, malarstwo i inne, doszliśmy do wesołego finału z udziałem Hanki Ordonówny. Jej życie było bardzo ciekawe i zarazem dziwne. Hanka urodziła się w początkach XX wieku. Nie znamy dokładnej daty jej urodzin, ponieważ jako artystka nie lubiła ujawniać swojego wieku. Prawdopodobnie urodziła się w 1898 roku, ale sama mówiła nieraz, że w 1904.
Te 6 lat zawsze gdzieś umykało artystce. Urodziła się w Warszawie w bardzo biednej rodzinie. Ojciec jej pracował w zakładach kolejowych. Żyli bardzo skromnie. Pomimo, że była to biedna rodzina, zapisali córkę w wieku 6 lat do szkoły baletowej przy Teatrze Wielkim w Warszawie. Tak więc życie jej od początku związane było ze sztuką. Już w wieku 16 lat tańczyła w przedstawieniach teatralnych w Warszawie. Zaczynała być sławną już w młodym wieku. Dostała też szansę, aby móc śpiewać. Hanka bardzo kochała śpiew. Miała piękny głos. Miała bardzo piękny głos, ale oczywiście nie miała jeszcze odpowiedniego przygotowania wokalnego. Jej pierwsza piosenka nosiła tytuł Szkoda słów i nie przyniosła oczekiwanego sukcesu. W gazetach pisali nawet, że szkoda słów, aby o niej pisać. Hanka krytykowana była za to, że jej głos nie był odpowiednio wykształcony. Dobre było w tej historii to, że ta ostra krytyka nie przerwała jej marzeń o byciu wielką gwiazdą. Wyjechała z Warszawy i wraz z grupą teatralną udała się do Lublina, również dużego miasta. Tam zaczęła śpiewać piosenki patriotyczne. Po zakończeniu I wojny światowej ludzie nadal nosili w sobie wojenne cierpienia. Już wtedy zaczynała zdobywać sławę. Śpiewała i tańczyła. Po zakończeniu sezonu artystycznego w Lublinie powróciła do Warszawy. Wtedy wydarzyło się coś strasznego w jej życiu. Nie było dla niej miejsca w rodzinnym domu. Matka powiedziała jej, że ojciec nie akceptuje, aby jego córka pracowała jako artystka kabaretowa, co było w owych czasach wstydem. Hanka napisała list do ojca, że rozumie jego decyzję i pod osłoną nocy opuściła dom rodzinny. Nie wiedziała, gdzie ma pójść. Miała szczęście, znana w historii. Znana w Warszawie poetka, pani Bajkowska, która mieszkała sama, użyczyła Hance pokoju. I tak zaczęło się jej samodzielne życie. I tak powoli, z dnia na dzień, stawała się coraz bardziej sławna. Ważnym momentem w jej życiu było spotkanie z Fryderykiem Jaroszym, z pochodzenia Węgrem, mieszkającym w Polsce. Był on wprawdzie wielkim artystą, który nie tylko jej pomógł, ale zakochał się w niej. Zaczęła śpiewać, tańczyć, ale znowu wydarzyło się coś złego w jej życiu. Fryderyk Jaroszy porzucił ją dla młodszej artystki, co spowodowało u niej bardzo głęboką depresję. Była bardzo załamana całą sytuacją. Przestała wierzyć, że spotka ją w życiu coś dobrego. Kiedy przeżywała te trudne chwile, pewnego razu w teatrze Kwi Pro Kwo, w którym odbywały się rewie z tańcem i piosenkami, jakiś mężczyzna chciał z nią porozmawiać. Pokazał kartkę z polskimi słowami piosenki do muzyki hiszpańskiego tanga, zatytułowanej Uliczka w Barcelonie. Zaproponował, aby spróbowała zaśpiewać tę piosenkę, do której napisał słowa.
Dzięki tej piosence stała się słynna w całej Polsce. Maja zna tę piosenkę, to tango i umie śpiewać ją po polsku. Niespodzianką było to, że mężczyzna ten nazywał się Michał Tyszkiewicz i pochodził z rodziny polskich arystokratów. Pobrali się i Hanka w tej sytuacji nie musiała śpiewać dla pieniędzy, ale kontynuowała śpiewanie, z czego jej mąż był bardzo zadowolony. Okres międzywojenny był najpiękniejszy w życiu Hanki. Występowała, miała koncerty w Paryżu, w Ameryce. Była bardzo sławna również poza granicami Polski. Po koncertach w Paryżu jeden z dziennikarzy gazety Le Figaro napisał, że gdyby Hanka śpiewała po francusku, byłaby gwiazdą światowej sławy. Śpiewała wprawdzie w języku francuskim, niemieckim, ale nie tak jak w języku ojczystym. W okresie międzywojennym popularne stawało się kino. Próbowała również zostać aktorką. Zagrała w filmie Szpieg w masce. Grała w nim rolę dziewczyny, która śpiewa, ale jednocześnie pracuje jako szpieg. Jedna z piosenek z tego filmu nosi tytuł Miłość ci wszystko wybaczy. Ta piosenka przyniosła jej sławę na całym świecie. Za chwilę pokażemy fragment tego filmu, w którym śpiewa tę piosenkę po polsku. Ale teraz poprosimy Maję o jej wykonanie. Maja śpiewa? Ma tak piękny głos jak Hanka? Nie tak jak Hanka. Maja ma ładniejszy głos niż Hanka. Trzeba dodać, że Maja przetłumaczyła słowa tej piosenki na język arabski. Posłuchajmy więc tej pięknej piosenki i postarajmy się zrozumieć, dlaczego nam się tak podoba. Maju, mikrofon jest twój. Miłość czy wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Ośpisz ją przeklą w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość czy wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. الحب يسامح كل شيء يرسم للدمع بسمات الحب واضح لا يعرف كذبا وغدرا ورياء إن جرح يغفر لا يبوح ينمو كورد في الأشواك الحب يسامح كل شيء حب ذاك الذي أهديك ياه. Pięknie, piękny głos, piękne słowa i melodia. Jest to bardzo emocjonalne. Człowiek dzięki swojemu talentowi może wysyłać różne przesłania. Od cierpienia i trudności po radość wiosny i spełnienie marzeń.
Teraz będzie miło posłuchać wypowiedzi Libańczyka, pana Jean-René Taïf z Akademii Alba, o tym, jaka jest jego opinia o życiu i talencie Hanki Ordonówny. Posłuchajmy wspólnie wypowiedzi Jean-René Taïf, który jest profesorem historii muzyki w Akademii Alba. Moje odczucia związane z Hanką Ordonówną są nieco dziwne. Miałem wrażenie, że będę słuchał artystki operowej, gdyż lubię słuchać muzykę klasyczną. Byłem mile zaskoczony wyglądem i pięknym głosem Hanki Ordonówny. Wiedziałem, że była piosenkarką, aktorką i tancerką. Spodobał mi się jej głos, kiedy śpiewała znaną piosenkę w filmie zatytułowanym Szpieg w masce. Słuchając jej pięknego, delikatnego i bardzo kobiecego głosu, zauważyłem, że ta melodia nie jest mi obca. Każdy, kto chce posłuchać tej pięknej piosenki, może odnaleźć ją dziś na YouTubie pod nazwiskiem artystki i nazwą filmu Szpieg w masce. Po jego obejrzeniu zwróciłem uwagę, że Hanka jest bardzo podobna do Grety Garbo w pierwszym filmie Alfreda Hitchcocka oraz do Marlene Dietrich w filmie Błękitny Anioł. Dla mnie Hanka jest swego rodzaju połączeniem tych dwóch aktorek. Nie słyszałem wielu piosenek w wykonaniu Hanki Ordonówny. Ale przychylam się do opinii innych na temat jej wielkiego talentu. Zachęcam do wysłuchania piosenek w jej wykonaniu, gdyż jej głos jest bardzo porywający. Jestem pewny, że rozpoznacie tę znaną piosenkę, która uzyskała międzynarodową sławę. To wypowiedź profesora Jean-René Taïf o Hance, która była nie tylko piosenkarką, tancerką, ale również pisarką i aktorką teatralną. Gdyby śpiewała w innych językach, nie tylko w polskim, jak wspomniał Kazimierz, byłaby piosenkarką o sławie międzynarodowej. Dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni, że powracamy do historii i poznajemy tak ciekawe osobowości jak Hanka Ordonówna. Pozostawiła trwałe ślady pomimo trudnych etapów w swoim życiu. Zapadła na gruźlicę w młodości oraz zachorowała ciężko w ostatnim okresie życia w Libanie. Tak, to prawda. Była znana w szerokim świecie, ale wybuch II wojny światowej przerwał jej karierę, tak jak wszystkim, o których mówiliśmy wcześniej. Pierwszego września wybuchła wojna. Ordonówna, znana w Niemczech, opowiadała się otwarcie przeciwko wojnie i przeciwko Niemcom. Została aresztowana i osadzona w więzieniu w Warszawie. Wydarzyło się wtedy coś pozytywnego. Otóż rodzina hrabiego Tyszkiewicza miała związki z rodziną króla Włoch Emanuela III. Tyszkiewicz poprosił o pomoc króla Włoch, który zwrócił się do samego Hitlera o uwolnienie Hanki. Oboje udali się później do Wilna, aby oddalić się nieco od Niemców. Niebawem w Wilnie znaleźli się Rosjanie, którzy aresztowali najpierw hrabiego Tyszkiewicza. Hanka nie wiedziała, co stało się z mężem. Pojechała do Moskwy, gdzie Rosjanie chcieli narzucić jej obywatelstwo rosyjskie. Odmówiła i została zesłana na Syberię. Małżonkowie nie wiedzieli nic o sobie, co się z każdym z nich stało. Nie mieli żadnego kontaktu i nie wiedzieli, czy druga osoba żyje, czy zmarła. Dowiedzieli się dopiero wówczas, gdy doszło do ich spotkania w Teheranie.
Tyszkiewicz pracował potem wraz z Zawadowskim w ambasadzie polskiej w Bejrucie i tak od 1943 roku mieszkali razem w Libanie. Hanka, pomimo że była już poważnie chora, kontynuowała śpiewanie i odkryła w sobie nowe talenty, o których nie wiedziała wcześniej. Pierwszy z nich to pisarstwo. Napisała książkę o trudnym losie polskich dzieci na Syberii, zatytułowaną Tułacze dzieci. Ta książka jest do dzisiaj powszechnie znana w świecie. Potem odkryła w sobie zdolności malarskie. Skorzystała z pomocy polskich artystów malarzy, którzy byli w tym czasie w Libanie, o których mówiliśmy wcześniej. W szczególności o profesorze Bolesławie Bakę, który założył polską szkołę malarstwa w Bejrucie. Hanka została jego studentką. Malowała nie tylko dla własnej przyjemności i zadowolenia, ale wystawiała swoje obrazy w hotelu Saint-Georges w Bejrucie. W libańskiej gazecie Rêve du Liban pojawiły się pozytywne opinie dotyczące jej prac malarskich, pomimo że nie posiadała wykształcenia w tej dziedzinie sztuki. Prezydent Libanu, Bshara al-Kuri, znał Hankę. Wiedział, że śpiewa, maluje, pisze i że bardzo kocha Liban. Za zasługi w rozwoju relacji polsko-libańskich dostała specjalny medal od prezydenta Libanu. W tym czasie Hanka była już bardzo chora, dlatego odznaczenie to odebrał w jej imieniu mąż w Pałacu Prezydenckim, który mieścił się wówczas w miejscowości Zouk Mikel pod Bejrutem. Ordonówna napisała list, podziękowanie do prezydenta, w którym znalazły się tylko słowa: Liban moją drugą ojczyzną. Nie tylko Hanka tak pisała, ale wielu Polaków, którzy byli w Libanie, mówili, że Liban jest ich drugą ojczyzną. W Libanie stała się inną osobą. Doświadczenia z Syberii, a potem życie w Libanie sprawiły, że Hanka zmieniła się. Od artystki, której życie wypełniał śpiew, muzyka, taniec, romanse, stała się... Powróciła do Boga, do religii. Zawsze była wierząca, tak jak my wszyscy, ale z drugiej strony lubiła uroki życia. Będąc w Libanie, zrozumiała wartość życia. Bardzo wiele doświadczyła, przeżyła wiele trudności, nawet ciężką chorobę. W Libanie pomagała bardzo ludziom biednym. Słyszałem, że służyła pomocą każdemu, kto jej potrzebował. Wiemy, że było tutaj tysiące Polaków, którzy mieli wiele trudności i potrzebowali pomocy. Ułatwiało jej to także stanowisko męża w ambasadzie polskiej w Bejrucie. Zmarła w 1950 roku nie w wyniku gruźlicy, na którą była od dawna chora, ale tyfusu. Jak to się stało? Otóż zaraziła się od męża, który odwiedzał Polaków w szpitalu w Bamdun. I tam zaraził się tyfusem. Mąż wyzdrowiał, Hanka niestety zmarła. W ostatnich dniach przed śmiercią wiedziała, że życie jej dobiega końca, ale nie była smutna z tego powodu. Wiedziała, że przeżyła ciekawe, pełne wrażeń życie i doszła do jego schyłku. W Libanie zrobiła podsumowanie swojego życia. Jakie to było podsumowanie? Poprosiła księdza Kamila Kantaka, duszpasterza libańskiej Polonii, aby na jej nagrobku znalazł się refren jej znanej piosenki. Kamil Kantak, małżutkon, jany dla Polonii by Lubnan, ta
Ksiądz napisał inne słowa z Pisma Świętego, z psalmu 32. Rannije. Taba. Baschury makatab. Katab her... Co jest napisane w tym psalmie? Mazmur. Tyś dla mnie ucieczką, z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia. Dlaczego ksiądz napisał te słowa na nagrobku? Słowa psalmu są bardzo ładne i wymowne, a Kamil Kantak był księdzem. Teraz poprosimy Maję o zaśpiewanie piosenki, pierwszej zwrotki i refrenu, które przetłumaczymy na język arabski. Wtedy zrozumiemy, co wydarzyło się w życiu Hanki w Libanie i dlaczego prosiła księdza o umieszczenie tych słów na nagrobku. Mój miły, nie bądź tak srogi, bo serce mdleje mi z trwogi. Czemu się, miły, smucisz, a chucisz serce swe uczyć? Noc patrzy na nas gwiazdami, jesteśmy, miły mój, sami. Pachną bzy coraz słodziej, niech nas pogodzi ta noc. Ja śpiewam piosenki, brzmią czułe dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości, mocni i w prości, w sercach swych czują drżenie. A jeśli któremu, któż to wie czemu, za czasem błyśnie w oku, to dla tej łzy jednej przebacz mi biednej, przebacz największy grzech. Teraz Maja przetłumaczy słowa piosenki na język arabski. Hanka mówi w tym refrenie, że z powodu tej jednej łzy śpiewała. Jedni ludzie śmiali się, inni płakali. Może płakali z bólu, a może ze szczęścia. Z powodu tej jednej łzy, która spływa z oczu ludzi, prosi Boga o wybaczenie wszystkich grzechów. Ludzie mają wiele różnych etapów w swoim życiu, ale niewiele z nich przeżyło tyle doświadczeń, co Hanka. Ta zdolna artystka miała wiele talentów, które umiała prezentować i zainteresować oraz uszczęśliwiać innych ludzi. Według mnie jest ona przykładem człowieka, który pomimo wielu napotkanych trudności nie poddał się. Zaczęła śpiewać w wieku 16 lat i nie odnosiła sukcesów. Są ludzie, którzy w takich chwilach załamują się, nie chcą kontynuować dalej swojej pasji. Obecnie w dobie rozwoju mediów społecznościowych i nienawiści, jaka pojawia się w internecie w związku z niepowodzeniami, czy czasem z powodu niekorzystnych zdjęć, wpływa to wszystko negatywnie, szczególnie na młodzież. Hanka w wieku 16 lat chciała kontynuować swoje życiowe cele, pomimo braku akceptacji ze strony rodziców. Powiedziała, że zna swoją życiową drogę, wie, gdzie podąża i pragnie ją kontynuować. Jest przykładem osoby mającej bardzo silną wolę. Była osobą, która sama zbudowała swoje życie i umiała walczyć. Dzięki artystycznym talentom mogła pozostawić swoje przesłanie. Posłuchajmy wypowiedzi byłego prezydenta Rady Miasta Dżejta, inżyniera Samira Barouda i jego żony Krystyny, która jest Polką, mieszka w Libanie i kocha Liban. Bardzo mi miło, że mogę się Państwu przedstawić. Nazywam się Samir Barout. Mój ojciec Antoine Barout pochodził z miasteczka Dżejta. Był Libańczykiem, sędzią i prezesem Rady Konsultacyjnej w Libanie.
osobą bardzo znaną w kraju. Moja matka była Polką, która przyjechała do Libanu po II wojnie światowej, o czym powiem później. Jestem inżynierem i byłem prezydentem Rady Miasta Dżejta w latach 1998-2016. Moja żona jest Polką. Mamy dwóch synów, którzy znają język polski. Teraz opowiem, jak Polacy znaleźli się w Libanie. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku nastąpił również atak na Polskę ze strony Sowietów. Wielu wybitnych Polaków zostało wydalonych z ojczyzny w różne strony świata. Część z nich, wśród nich była również moja matka, zostało zesłanych na Syberię. Z Syberii przedostali się do Iranu, a potem do Libanu. Tak moja matka znalazła się tutaj. Chcę przedstawić fakty, które przekazała mi moja matka. Miała wtedy 15 lat. Rodzice mieli trzy córki. Pewnej nocy przyjechali Sowieci wojskowymi ciężarówkami i wywieźli ich z domu. Nie pozwolili im na zabranie czegokolwiek. Wywieźli ich na Syberię i tam zostawili. Żyli w strasznych warunkach. Cierpieli z powodu braku jedzenia oraz pomocy medycznej. Nie będę wchodził w dalsze szczegóły. W tym czasie został utworzony polski rząd na uchodźstwie, który pomógł tysiącom Polaków wywięzionych na Syberii odzyskać wolność i przetransportował ich w bezpieczne miejsce, gdzie mogli spokojnie żyć. Wśród Polaków, którzy przyjechali do Libanu, była Hanka Ordonówna. Mieszkała w Libanie i zmarła tu w początkach lat 50. Została pochowana na polskim cmentarzu w Bejrucie. Po latach chciano ekshumować jej ciało do Polski i moja żona pomagała w tej kwestii. Dzisiaj pozostała tablica pamiątkowa, a prochy jej zostały przewiezione do kraju. Wszystkie mogiły na cmentarzu polskim uległy zniszczeniu w czasie walk w Libanie. Osobiście pomogłem wyremontować cmentarz. Był to również specjalny gest dla mojej przyszłej żony. Poznaliśmy się wówczas lepiej, pobraliśmy się i do dziś stanowimy szczęśliwą rodzinę. Kiedy Polacy znaleźli się w Libanie, zwrócili się do Rady Miasta Bejrut o miejsce, w którym mogliby pochować ciała swoich zmarłych rodaków. Byli w Libanie również żołnierze polscy, którzy walczyli u boku żołnierzy angielskich i francuskich w czasie wojny. Rada Miasta Bejrut wyznaczyła skrawek ziemi przy wejściu do dzielnicy Sabra obok drogi na lotnisko. Tak powstał cmentarz polski, który niestety podczas wojny domowej w Libanie został poważnie zniszczony. Zaraz pokażę zdjęcia, jak wygląda po remoncie. Osobiście zaangażowałem się w odbudowę cmentarza, który ponownie został otwarty i chowano tam zmarłych Polaków. W Polsce my strasznie przywiązujemy, ja jestem ze Śląska i na Śląsku, zresztą tak jak w całej Polsce, przywiązujemy strasznie dużą wagę do cmentarzy. Praktycznie każdą niedzielę po kościele, w
każdą niedzielę po mszy w kościelnej. Idzie się zwiedzać cmentarz swoich bliskich, najbliższych, znajomych. Od bardzo młodego wieku, przecież nasi harcerze chodziliśmy już od września, szukając grobów, które są opuszczone, groby, które są zapomniane, czyścimy groby, przygotowujemy je na wszystkich świętych. No, dokładnie było tak jak tutaj. Przez przypadek z moją koleżanką, moja koleżanka wciągnęła mnie w cmentarz. Jak zobaczyłyśmy cmentarz, w jakim jest stanie, jak on wygląda, gdzie nasi Polacy tutaj zostali pochowani, jak oni leżą, w jakim stanie, to pierwszą rzeczą, to było to, żeby oczyścić cmentarz i doprowadzić go do stanu godności. Do stanu godności, bo był w stanie strasznym. Po wojnie, w dzielnicy, która jest szyicka, wyrzucane były wszystkiego rodzaju śmieci. Był naprawdę w stanie strasznym. I tam leżała nasza Hanka Ordonówna, tam leżali nasi Polacy, którzy zginęli tutaj podczas wywozu. Nie miało się gdzie pochować, więc zostali pochowani na tym cmentarzu. I tak to się zaczęło. I tak poznałam swojego męża. Przede wszystkim trzeba było zacząć od tego, żeby ten cmentarz oczyścić. Nie zrobić, tylko oczyścić. Nie mieliśmy żadnych możliwości finansowych, więc pierwszą rzeczą to było to, żeby wziąć ten cmentarz, doprowadzić do stanu czystości, żeby te kamienie poukładać, żeby te kości włożyć z powrotem w jedno miejsce, żeby po prostu zrobić im jakiś porządek, bo tam była kupa śmieci. Nie wiadomo, czy tam nie były jakiekolwiek wypały po wojnie, więc trzeba było przywieźć kogokolwiek, żeby to mógł sprawdzić, żeby nikomu się nic nie stało. I tak żeśmy się poznali. Miałam sąsiadkę, która była architektem i pytałam się, jak, od czego zacząć, bo wszystko tutaj jest napisane po arabsku. Ja do tej pory niestety arabskiego pisemnego nie znam. Więc prosiłam, zapoznała mnie z moim obecnym mężem i tak żeśmy zaczęli. Po wysłuchaniu opowieści inżyniera Baruda i jego żony Krystyny, która jest Polką i ma takie samo imię jak jego matka, zastanówmy się, jakie efekty przynosi ta opowieść w naszym życiu społecznym. Po tym czasie spędzonym wspólnie podczas tego programu, od ponad miesiąca, zauważyłem, że ta kompozycja libańsko-polska jest bardzo ładna i daje dobre efekty. Tak jak dawała efekty w czasie wojny w dziedzinie dyplomacji, sztuki i architektury, tak daje efekty w życiu rodzinnym. Nieraz pada pytanie, dlaczego ktoś chce ożenić się z cudzoziemką? Podobnie jak w Europie myślą, po co wiązać się z kimś z dalekiego, nieznanego Libanu? Nie, to jest pole do wymiany historii, do wymiany doświadczeń. Widać to nawet na przykładzie kuchni. Wszystko to daje dobrą kompozycję. Dzisiaj, na zakończenie tego programu, powiedzieć możemy, że te historyczne związki pomiędzy Polską a Libanem, więcej między Polakami a Libańczykami, dały bardzo pozytywne efekty w historii. My dzisiaj, Polacy, spłacamy dług wdzięczności Libanowi za to, że użyczył nam kiedyś gościny. Teraz Liban potrzebuje naszej pomocy nie tylko od narodu polskiego, ale także od polskich polityków. Potrzebujemy pomocy moralnej i wsparcia politycznego w naszych obecnych problemach. W Europie Polska jest naszym głosem. Wydaje mi się, że nasz program nie skończy się dzisiaj. To jest początek. Będzie trwał w naszym życiu. Wszyscy widzowie i ci, którzy brali udział w 5 odcinkach tego programu, na pewno zajrzą do książek i opracowań. Rzuciliśmy światło na mały wycinek tej historii i tylko na nieliczne postaci. Te relacje między obu narodami przyniosły pozytywne wyniki dla dwóch narodów, polskiego i libańskiego.
يعني البولونية واللبنانية أيضا. اليوم عندنا شانس لأنه dziś mamy możliwość za pomocą jednego kliknięcia powrócić do tych odcinków programu. W ten sposób wiele osób będzie wiedziało, jak poprawnie napisać imię i nazwisko Hanka Ordonówna. Niektórzy może sięgną po film z jej udziałem, a inni posłuchają jej piosenek. W ten sposób powrócimy do tego okresu i poczujemy dawne życie w Libanie. To piękny Liban, który zachował się w naszej pamięci. Pragniemy, aby powrócił do tego pięknego czasu. Rzeczy piękne utrwalają się w naszej pamięci i chcemy je przeżyć ponownie. Mam nadzieję, że nie stracimy marzeń, tak jak wszystkie postaci, o których mówiliśmy w naszym programie. Mimo że napotkali wiele trudności, kontynuowali swoją drogę życiową. Powrócili do świata, w którym jest piękna wiosna, radosne kolory i miłość do życia. Miłość zawsze wygrywa, pomaga iść narodom dalej i pokonywać trudności, aby przejść na drugi brzeg. Mówiono o Hance, która może nie była najładniejsza, jej głos nie był najpiękniejszy, ale uosabiała miłość. Uosabiała miłość i przesłała tę miłość do nas dzisiaj po tylu latach, jakie upłynęły od jej śmierci. Zmarła w 1950 roku. Dzisiaj, po ponad 70 latach, wspominamy Hankę jako słynną piosenkarkę, tancerkę, pisarkę i malarkę. Jak wiele rzeczy historia utrwaliła i jak wiele osób odcisnęło swoje ślady na kartach historii. Dziękuję Wam za udział w tym programie i za światło, jakie rzuciliście na historię relacji między Polską a Libanem. Mam nadzieję, że będą one dalej kontynuowane i że Polska zawsze będzie wspierać Liban wraz ze wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, Polaka, którego traktujemy jak Libańczyka. Nawet on sam to podkreślał i mówił, że jest Libańczykiem bardziej niż sami Libańczycy. Pozdrawiam Was i dziękuję za całą pracę, jaką włożyliście w przygotowanie tego programu. Do zobaczenia w przyszłości, może w podobnym programie przedstawiającym historyczne relacje międzynarodowe. Żegnam wszystkich widzów i mam nadzieję, że ten program zainteresował wszystkich oglądających telewizję Charity.